Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w sezonie 2020. My jesteśmy aktualnie nad rzeką, jest dzień przed moimi urodzinami, 28 marca, dzisiejszy dzień. Słuchajcie, jest to pierwszy filmik w tym sezonie, który się pojawi na naszym kanale. Generalnie są fajne plany na ten sezon. Tato miał trochę gorsze, bo miał mieć operację, ale jak sami dobrze wiecie, jest pandemia koronawirusa i zamknęli mu szpital, dlatego też tutaj dzisiaj mógł być ze mną. Tak bym był w szpitalu. Tak bym był w szpitalu. Słuchajcie, zaczniemy od historii karpiowych. Wiem, że generalnie chcecie ich słuchać, więc mamy kolejną do opowiedzenia. Słuchajcie, może... No, ty. Będziemy razem opowiadać, bo to nas dokładnie obydwoje dotyczy. Słuchajcie, ja jeszcze tylko tak sprzętowo, jakby coś było nie tak, to słuchajcie, jest nowy obiektyw, więc nie wiem jak go dokładnie poustawiać i w ogóle, ale słuchajcie, bo na pewno jest ciekawa opowieść. Słuchajcie, wygraliśmy wygonin. Ta opowieść była już nagrana wcześniej. I na tym wygoninie wygraliśmy wyprawę na jezioro Raduta. No i słuchajcie, chcemy wam opowiedzieć tą wyprawę, bo naprawdę jest warta opowiedzenia. Tam mieliśmy kiedyś wrzucony krótki filmik, ale to nie oddaje całego... Trzeba tak, trochę to... w ogóle pierwsze dwa filmy na kanale są właśnie z Raduty. Nagrane są starą kamerą, która nawet tak nie miała pełnej rozdzielczości i są takie czarne obrazki dookoła. Także to były inne czasy. Inne czasy, ale też fajny materiał, także możecie obejrzeć w ogóle. To były początki, śmieszne. Tak, śmieszne, ale każdy kiedyś zaczynał, nie? Dokładnie. No. No i co? Słuchajcie, no, wygraliśmy ten wyjazd, to była jesień. Jak doskonale wiecie, nawet nie wiedzieliśmy przed wygraną, że możemy tam pojechać. Później tak się okazało, że tam jedziemy, że musimy przede wszystkim uzbierać pieniądze na podróż, bo no, wygraliśmy wyjazd, ale to było tylko opłacenie łowiska czyli tam tygodniówki zapłacenie. Ale zalętowo, paliwowo, jedzenie i wszystko a generalnie. A sami wiecie, że jest tego trochę, nie? No same zanęty to było kilkaset złotych, no to masakra. Jeszcze byliśmy w takim momencie, że no ja byłem dzieckiem, jeszcze wtedy nie pracowałem i tak na dobrą sprawę tylko z twojej i mamy wypłaty to zrobiliśmy. No. Słuchajcie, pojechaliśmy. Ja może jeszcze dodam na samym początku. To jest taki apel dla wszystkich. Słuchajcie, jak mocno czegoś pragniecie i czegoś mocno chcecie, to nie mówcie sobie, że nie można. Słuchajcie, chcieliśmy jechać na Radutę i nasze mocno bardzo chcieliśmy i słuchajcie, czasami ten prezent przyjdzie jakby z nieba. Po prostu trzeba wierzyć w to i marzenia potrafią się spełnić i właśnie nasze się spełniło. Zaczynamy. Zaczynamy. No. Słuchajcie, ten samochód, który był tam z nami jest do dziś dnia, mamy go na podwórku. Akurat jesteśmy dzisiaj moim tutaj, ale generalnie taty Szaran dał radę. To było, słuchajcie, z Gdyni, bo mieszkamy pod Gdynią. Było 2000 km. 2006. 2006. Bo ta Raduta to jest kawałek za Bukaresztem, aż. Za Bukaresztem, no. I słuchajcie, no, ja byłem tylko kierowcą. Sebek był za mały. Nie miał jeszcze prawo jazdy, jeszcze daleka droga do prawo jazdy. No i słuchajcie, dla mnie to też było wyzwanie. 2000 km samemu. Ja sobie nawet z tego nie zdawałem sprawy, ale słuchajcie, pasja. Ten ciąg taki, wiecie jak to jest. Emocje, ja myślę, emocje. No, mieliśmy, słuchajcie, 7 Red Bulli właśnie w drzwiach. Chciałbym dodać to, że teraz na przykład, jak to jest już dobrych kilka lat temu, słuchajcie, do dziś dnia mam coś takiego i ty pewnie też, że jak czuję zapach Red Bulla, to mi się od razu przypomina droga do Raduty. Tak, słuchajcie, mieliśmy czarną czekoladę, 7 Red Bulli i w drogę. Jedziemy, słuchajcie. Umówiliśmy się z Andrzejem Walczakiem, bo on był organizatorem tej wyprawy w Cieszynie, na CPN-ie. Dokładnie, na Orlenie, pamiętam. Na Orlenie. Orlen. No i słuchajcie, spotkanie, wszyscy się uściskaliśmy, tam było naszych kilka ekip. I w drogę, jedziemy. Tam jeszcze mieliśmy pełną energii. Tak. Ale słuchajcie, to było tak, że no wiadomo, Czechy, potem chyba Słowację żeśmy haczyli. Tak, Węgry. Potem te góry w Rumunii. To tak, było, Karpaty. Karpaty. To masakra, słuchajcie, no generalnie. Dla nas każda wyprawa jest fajna, ale tamta naprawdę... Wyjątkowa, bo to się jedzie przez kilka krajów. I to jeszcze był taki czas, że generalnie takie wyjazdy poza granicą nie były dla wszystkich. No nie oszukujmy się, no, to były czasy, że było ciężko generalnie. Teraz dopiero się zrobiła taka moda na teraz wyjazdy. Teraz jest moda, że każdy może sobie jechać. Tak, teraz tak. I Arek Kraszewski przecież organizuje te wyprawy tak. I w ogóle jest łatwiej. Jak się chce, można jechać, dokładnie, nie ma problemu. A w tamtych czasach trzeba było mocno, bardzo chcieć i mieć trochę szczęścia. I pieniędzy. No i pieniędzy. No. Słuchajcie, jedziemy.
pobłądziliśmy trochę wszyscy razem, bo jechaliśmy wszyscy jakby jednym ciągiem, jeden za drugim. W Bukareszcie żeśmy trochę pobłądzili, ale Andrzej Walczak mówi, że to tam jest norma. Norma, bo że tam ciężko. Tam generalnie, tam... słuchajcie, tam nie ma czegoś, nie wiem, pewnie większość z was nie była w Rumunii. Tam nie ma czegoś takiego jak skrzyżowanie z oznakowaniem świetnym. I pierwszeństwo przejazdu. Tam nie ma pierwszeństwa przejazdu. Tam wszyscy machają rękami, drą się i generalnie jest, to z tego co ja tak zapamiętałem, na każdym skrzyżowaniu jest pełno psów. Bo tiry stają i rzucają im jedzenie, tam generalnie tam to jest inny świat. I panienki. I panienki, dokładnie. Tak. I psy i panienki. I burdele, tak tam tak. Mniejsza inny z tym. Świat. Słuchajcie, na pewno nie chcecie tego słuchać, bo to wiadomo, tak, że to nie o to chodzi. Po to, żeby o rybach posłuchać. Słuchajcie, po wielkiej, męczącej podróży stanęliśmy w restauracji. Słuchajcie, po tych Red Bullach nie chciało mi się dosłownie jeść. Miałem nawet ochotę wymiotować. I do dziś dnia, mimo to, że minęło tyle lat, mam wstręt do Red Bulli. Zjedliśmy coś, tam już dużo nam do miejsca nie zostało, docelowego. I słuchajcie, zajechaliśmy na miejsce. Słuchajcie, wiecie jakie to są emocje. Widzimy jezioro. No, to z przyczynienia mówię, to jest Zaporowka. Zbiornik zaporowy. No. Tak. Ogromny, wielki, ogromny. Ogromny. Słuchajcie, żeby to objechać dookoła, to trzeba naprawdę... To są kilometry. Wielki, ogromny, jedziemy, widzimy już z daleka, no super, no kisiel w majtek, jak ja to zawsze mówię, normalnie podjarani na maksa. Zajechaliśmy do tego całego hotelu, tak. Tam nas przyjęli, no widzieli po nas, że jesteśmy wszyscy zmęczeni, obejrzeliśmy tam w tym hotelu zdjęcia karpi, bo tam jest taka półka wystawowa, potem... Mega, tam jest taka, bo to jest restauracja generalnie i tam... No tam są takie tarasy, ale oszklone i tam właśnie na tych tarasach oszklonych są karpie z właśnie jak jeszcze za czasów... Z poprzednich lat, oni... ze świetności tej raduty, nawet jest rekord świata, tak, nie? Tak, z lat właśnie 2000-2002, tam wtedy była ta choroba. Większość pewnie tam z was kojarzy ten i tam rekord świata w ogóle jest oprawiony. Tak, to jest tak. Śmieszne, no. Rekord świata. No i słuchajcie, z tamtego miejsca przekierowano nas na tak zwany clubhouse. Oto był clubhouse, który miał generalnie dawać ludziom spać odpoczynek, tym, którzy właśnie tam z Anglii przyjeżdżają i w ogóle, nie? I słuchajcie, my go dostaliśmy, bo generalnie to nie była taka prosta sprawa, żeby go dostać, no ale nam zaoferowano go, tam się przespaliśmy, trochę żeśmy pogadali, ale nikt tam nie miał siły na nie wiadomo co. Przespaliśmy się, rano pobudka, kawa i słuchajcie, pamiętam tam, że tam generalnie Grzesiu Gajda i cała ta ekipa miała jakąś chyba golonkę czy coś i tam przyszedł pies, który jak zobaczył tą kość od golonki, to jest taka właśnie śmieszna sytuacja, zobaczył tą kość od golonki i chyba nie wiedział jak się do końca za to zabrać. On, nie wiem czy pierwszy raz czasami nie widział mięsa i w ogóle, nie? I on z tą wielką kością od golonki poszedł w długą i nie wiadomo co się z nim stało, ale mniejsza z tym. W ogóle z tymi psami to tam są jeszcze kilka historii. Historia, no. No i słuchajcie, stamtąd już wiedzieliśmy, znaczy generalnie mieliśmy problem taki, że większość z chłopaków miała wybrane miejscówki. Tam miejscówki generalnie mają swoje nazwy i tam, no dobra, mniejsza z tym. Myśmy mieli wybór. Pomiędzy kilkoma, tak. Ale tak z tych takich Andrzej najbardziej Walczak ciekawych. Nam zasugerował, bo on tam już był kilka razy tak. Wcześniej, bo on miał miejscówkę już wcześniej sobie ustalone, że będą tak. Siedzieć na... Water Tower. Na Water Tower, to jest taka wieża, no takie znane stanowisko. A myśmy mieli do wyboru kilka stanowisk. Przy Tamie było takie jedno, nam się to nie za bardzo spodobało. No jednak Tama to wiadomo, głęboko, jakoś tak. Się tak trochę tym przestraszyliśmy. A my też nigdy wcześniej i na razie nie mieliśmy dotąd, doświadczenia. Nie mieliśmy doświadczenia, żeby łowić przy Tamie, także trochę się jebaliśmy. No. Drugą miejscówką, którą wybraliśmy, było Gypsy Point. Gypsy Point, dlatego oni się z tego śmiali, że tam generalnie wypasano... Co to było? Owce? Owce. Tam. Barany, owce, tam generalnie tak. Cudawianki. I to miejsce charakteryzowało się tym, że było na takim trawniku przed wodą, było pełno nasrane. Pełno gówien. Pełno gówien. I taki specyficzny zapach owiec. Ale słuchajcie, mniejsza z tym, nas tam żaden zapach nie straszył nic, my wiedzieliśmy co tam jest pod wodą. Tak. Generalnie na lewo mieliśmy zatokę, która była wielkości, nie wiem, 20 hektarów? 20 hektarów. Wyobraźcie sobie zatokę, 20 hektarów i po środku tej zatoki było tak zwane, myśmy wtedy nie wiedzieli, plato. Tylko tak zwane tam miejscowi mówili na to plato. No, plato. Dopiero później wam opowiemy o co tam, co i jak. No i słuchajcie, naprzeciwko mieliśmy to Water Tower, tam siedział Andrzej Walczak. I żeby iść do niego na kawę albo na browarka, to z buta ile było? Pół godziny?
dobre, to było z 3 km. No, z pół godziny. Widzieliśmy masakra. Go, ale żeby do niego dojść, to niestety trzeba było, kurde. No i słuchajcie, na prawo był oczywiście główna otwarta część, ale na prawo, tak w naszej granicy generalnie plecionek, był taki kanał, który to była taka cieśnina i potem już była ta główna część, która łączyła się z tą tamą. To była rzeka. To była rzeka, to było generalnie koryto rzeki. Kiedyś. Kiedyś, no wiadomo, kiedyś. Jak tego nie zalali, bo to generalnie było tak, że przyszedł wójt, czy jak to oni tam się nazywają, i powiedział, że ta wioska będzie zalana i proszę się spakować. Tak, macie kurde tam ileś tam miesięcy i wypad. Proszę, i wypad. No. No i słuchajcie, no my tak po badaniu tych miejscówek generalnie nie mieliśmy zbytnio dobrej osądy, ale zresztą jak zawsze, bo my się nie możemy dorobić echozondy. Prawdziwego zdarzenia. I słuchajcie, no wybraliśmy, wiadomo, tych kilka miejscówek. Generalnie to, co tam się działo pod wodą, to można by było nagrać z tego osobny odcinek. No ale nie ma co też przedłużać. Słuchajcie, wędki wystrzelone. Mieliśmy cztery wędki chyba? Cztery, jak zawsze. Cztery. Sześć raczej wątpię. Nie. Cztery kije, słuchajcie, rozstrzelone w lewo, prawo. Generalnie rozbieżność kilku kilometrów. Tak miejscówkami między, nie? No i słuchajcie, kończąc ostatnią wywózkę, przyszedł taki wiatr, który uniemożliwił nam cokolwiek na 3 doby? 3 doby. Do środy. Do środy rana. Sobotę, do środy rana nie Byliśmy było możliwości. Byliśmy wyłączeni z łowienia. Nie było możliwości nawet wyjść z namiotu. Słuchajcie, wszystkie sznurki. Ja zastawiłem namiot samochodem. Wszystkie sznurki, które mieliśmy dostępne. Nawet, no nie powiem, że sznurowadła, ale no wszystko dosłownie, co żeśmy znaleźli. Żeśmy ściągnęli namiot do samochodu. Po prostu. Wszystko, naprawdę chciało nas wziąć, kurde. Razem z wszystkim. No i słuchajcie, tak jak to... I z tym się też wiąże historia. Taka oddzielna, to jest warte opowiedzenia, to jest dosłownie minuta. Słuchajcie, jak te wędki były odłożone, miałem przynęty przygotowane. Kolejna historia z psem. Tak, kolejna historia z psem. Miałem wędki już przygotowane do wywózki, ale że przyszedł ten wiatr, to odłożyłem je, po prostu podpiłem takiego bałwanka pod przelotki. I słuchajcie, jest wieczór. To był wieczór, nie? Wieczór. I słuchajcie, nagle pisk, wycie, skomlenie. Ja wyskakuję z namiotu. Wiatr niesamowity, co się dzieje, nie? Mówię, co tu się dzieje? Patrzę, jedzie na mojej wędce, której ja w życiu nie zarzuciłem. I ja mówię, jak to jest możliwe, nie? Dobrze, że miałem wolny bieg odbezpieczony. Słuchajcie, pies chwycił tego bałwanka, wpiął się i zapierdzielał pod wioskę. Taką, bo my mieliśmy taką górę i na tej górze była wioska. Tak. Sarulesti chyba. Tak dziwne, no. Dziwne. I słuchajcie, on dygał do domu na wioskę z tym bałwankiem. Teraz ja nie wiedziałem, co zrobić, czy odgryźć żyłkę. No w ogóle, wiecie, jak to jest szok, nie? Sobie myślę, no kurczę, idę za nim z tą wędką. Idę, gdzieś go znajdę, nie? I słuchajcie, po, nie wiem, 100-150 metrów okazało się, że przegryzł, zawinął się taką kępę żyłką i przegryzł. I poszedł z przyponem na wioskę. Już go w życiu nie znalazłem. Nie, już nie przyszedł do nas, nie przyszedł. Już nie przyszedł, nie. No. Dobra, opowiadamy dalej. Słuchajcie, tak jak te 3 dni, tam 3 doby minęły z tym wiatrem, tak w środę, słuchajcie, rano, nie wiem, która to była, 6 rano, jakby ktoś wyłączył po prostu z prądu ten wiatr. Słuchajcie, zrobiło się przepięknie. Tak jak dzisiaj. Tak jak pogoda, dzisiaj. Słuchajcie, słoneczko, cieplutko, no po prostu 360 stopni zupełnie inna pogoda. No i słuchajcie, tak jak przyszedł ta środa, no to chcieliśmy przewieźć zestawy, no ale się okazało, że nasz akumulator już miał dość. Już bo szukanie miejscówek, tam wszędzie były setki metrów. No i słuchajcie, tato postanowił pojechać go podłączyć, ładować. Wrócił i zaczęliśmy wywozić. No i tak minęła pierwsza doba generalnie, w której się nic nie wydarzyło, bo pierwsza doba po tym już naprawie pogody nie dała nic. Nie. Dała tylko to, że nie mieliśmy jedzenia za bardzo, bo przez ten 3-dniowy wiatr siedzieliśmy w namiocie i ciągle jedliśmy. Ciężko się pohamować. Generalnie mieliśmy wyznaczone jedzenie, ale z tym mieliśmy wydzielone na po konkretne dni, ale no niestety. No wiadomo, jak to jest. Skończyło się. No i słuchajcie, wpadł taki pomysł, żeby specjalnie nie jechać do wioski, w której, no wiadomo, za bardzo generalnie nic nie było. Tam czekolada zwykła, gorzka, była normalnie białą. Taki biały nalot. Biały nalot miała, bo tam wszystko było podacie, słuchajcie. Tam nawet piwa były już podacie. Znaczy, ekspedientka nam sprzedała piwa, a za chwilę chciała je z powrotem. Ja mówię, że
że ja już za nie zapłaciłem, ona później się okazało, że one były po terminie i po prostu jej się głupio zrobiło. Tak, no i słuchajcie, żeśmy wpadli na taki pomysł, że mamy masło, bądź co bądź kupione właśnie tam z tej wioski, jakoś chyba wcześniej. Ta. To było masło Delma niebieska, która jak wkładało się... To była margaryna. Może margaryna. Tak, margaryna jak, z masłem. Że jak ją brało się, żeby ją wrzucić... Ja mówię, że ona uciekała z noża. Ona uciekała z noża, mniejsza z tym. Słuchajcie, wpadliśmy na taki pomysł, ja miałem spinning. Sebek ma zawsze spinning, i wiecie, ojciec, to jest król spinningu. I ojciec mnie wyrzucił na taki zakręt, gdzie była taka burta, skarpa i złów sandacza. Ale musimy jeszcze jedną rzecz dodać, bardzo szybko. Pytaliśmy się wcześniej tego właściciela, opiekuna wody, czy mój syn może z brzegu sobie trochę pospinningować, jakby się nudził. I on nam pozwolił. Także to nie było żadne kłusownictwo. Full legal był. Pełen legal. Poza tym, że no po prostu pierwszego lepszego sandacza, no może nie te najmniejsze, bo miałem tam kilka takich szczurków, no to nawet nie było sensu ich skrobać. Ale jednego z tych większych Nie było mowy w ogóle o wypuszczeniu. Słuchajcie, tak. Wiecie, no, wiecie jak smakuje sandacz, pewnie większość z was go jadła. No to jest jedno z lepszych mięs generalnie, ale dobra, mniejsza z tym, nie bądźmy kłusownikami. Ale jak mam zabić jakąś rybę, to chyba był jedyny sandacz. Słuchaj, rzadko bierzemy ryby i zabijamy, ale wtedy to była wyższa konieczność. No nie, słuchajcie, nie mieliśmy patelni, no i żeśmy go usmażyli bez mąki, bez niczego w garnku. Także on się bardziej tam ugotował, niż go usmażyliśmy. Ale słuchajcie, był wyśmienity. Jeden z lepszych, jaki w życiu jadł. No ale mniejsza z tym, słuchajcie. Kończymy już z tym mięsiarskim gadką. Słuchajcie, przyszedł czwartek i w czwartek nastąpił przełom w łowieniu karpia. To ja opowiem, bo to mnie się trochę bardzo dotyczy. Bardziej ciebie, bo ja łowiłem dalej sandacze. Ja uwielbiam, jak większość z was pewnie, wstać rano, robię sobie kawę, siadam sobie na krzesełeczku i obserwuję wodę. Oczywiście jak jest fajna pogoda. To był czwartek. Czwartek. Poranek. Pogoda wyśmienita, zero wiatru. Przepięknie. Wszystko było widać, co się na wodzie dzieje. Robię kawę, siadam na krzesełku. Mówię, jest czwartek. Mamy ile? Trzy dni? Trzy dni. No. Piątek. Właściwie dwa. Dwa, no trzy. Mówię, no musimy coś złowić. Wyprawa się kończy. Trzeba wypatrzeć jakieś ryby. Siadam na tym krzesełku i patrzę. Pełna obserwacja, ciągle, prawo, lewo. Cały czas patrzę. I patrzę nagle, pójść tam, no nie wiem ile czasu minęło, ale trochę minęło. Patrzę na tym, na tej zatoce 20-hektarowej, w cudzysłowiu, bo mogła mieć więcej, mogła mieć mniej. No. Słuchajcie, na tym plato spławił się karp, tak delikatnie. Zaraz wziąłem na cel ten rejon, piję kawę, już taki zdenerwowany, żeby wypatrzeć drugi spław, żeby się potwierdziło. Słuchajcie, za jakąś chwilę spławił się drugi, w tym samym miejscu, drugi spław. Zaraz sobie zaznaczyłem to miejsce, na przeciwległej stronie była taka charakterystyczna kępa. Kępa, bo tam drzew nie ma. Tam drzew nie ma, zapomnijcie o drzewach. Drzew nie ma. Była taka kępa, żeby zapamiętać to miejsce. Zaraz Sebka zawołałem, mówię, patrz, tu i tu był spława. Potem się okazało, jeszcze jedna spława. Już żeśmy wędki zwijamy i postanowiliśmy we dwóch, że stawiamy tam dwa kije. Jeden Sebka, drugi mój. Musimy to wymarkerować, zobaczymy co tam jest pod wodą, bo czemu tam ryby się spławiają, a gdzie indziej nie spławiają się. Okazało się, po wypłynięciu na wodę, że były to plato miało 60 cm głębokości. I były jakby dwa progi od tego, dwa zejścia takie od tego plata. Jeden był na od tego 60 cm tak na 2,5 metra, takie pierwsze zejście. Tam było najwięcej ryb. I później ciągnęło się to przez jakiś czas i potem był drugi skok do 6 metrów. I postanowiliśmy, że skoro mamy dwie wędki, tak oczywiście na próbę, jeden zestaw wrzucimy na to pierwsze zejście, a drugi na to drugie zejście. Zakarmiliśmy, postawiliśmy kije i czekamy. No jak, wiecie jak to jest, czekamy pełni nadziei. No ile to Sebek minęło do pierwszego brania? Krótko. Słuchajcie, chwilę. Długo nie minęło, chwilę patrzę, pik, pik, pik i mój RX jedzie. A wiecie jak RX jedzie, co się dzieje? To aż krew buzuje w człowieku. To są takie sygnalizatory niepowtarzalne. No i słuchajcie, branie, cyk, w ponton, śmigamy. No i słuchajcie, no ryby, no wiecie, no jechaliśmy tam po wielkie ryby, no ale ryby nie były zbyt okazałe. Takie, ja wiem, 7, 8. 7 koło dychy, no. Największy chyba miał 12-13 kilo. No i słuchajcie, jedno branie, drugie branie.
Potem, nie wiem, zmienialiśmy się wędkami? Nie, chyba ty raz brałeś wędkę? Na dyżury łowiliśmy. Na dyżury. Jedną wędką na dyżury. No. Bo moja, z tego, ja miałem tą, bo mieliśmy tam dwie wędki, tak jak tato wspomniał. Ale tato łowił na tej płytszym miejscu, a ja łowiłem na tym głębszym. I moja odpalała raz na jakiś czas, częściej w nocy niż w dzień. Także one po prostu, jak się zimno robiło, to schodziły trochę tak, głębiej. Tak, a tak w ciągu dnia brały z tej płytki. Z tej płytki. No tak. I tak żeśmy złowili pierwsze swoje rumuńskie karpie. Tak. I powiem wam tak, żadna inna miejscówka nie odpaliła. Te miejscówki wszystkie po prawej stronie, które były no po prostu... Najlepsze, według mnie były książkowe, najlepsze. Książkowe, słuchajcie, ruiny domu, jakieś słupy elektryczne poprzewracane, wszystko pod wodą. Słuchajcie, tam nawet jest cmentarz zalany, jak no. Wiał ten wiatr. A to właśnie, to też jest warte opowiedzenia. Dodać. Słuchajcie, generalnie ten wiatr wiał w nas, także w ogóle już pechowo. I jak po tam półtorej dobie, dwóch dobach, do brzegu zaczynały spływać krzyże. Krzyże z nagrobków, kości, żuchwy, te żuchwy, ale to nie zęby. Były, nie były zwierząt, tylko ludzi. Ludzi, także tak. Też takie wymyte trochę, z cmentarza. Też takie trochę... Dało nam to trochę do myślenia, no ale wiecie ale jak to jest, karpiowanie to nic jest... Nic nas w nocy nie straszyło. Tak, tak. Także słuchajcie, jedna z piękniejszych wód, ja nie wiem, czy bym tam wrócił, na pewno bym... Daleko. Daleko i może nie dla tych ryb, które są w tym momencie, bo ale... Jak dla wielkości ryb przed tej choroby, to na pewno. No na pewno tam były 30-40. No. Ale teraz no, jest trochę 20 i jedna chyba 30, no i duże, no. Ogromne amury czarne. Amury czarne. I jesiotry. Też potężne. Białugi te. No opowiedz i... jeszcze swój wywózkę, co ściągałeś. Słuchajcie, właśnie. A potem ja jeden, swój holo powiem. Jeden z wieczorów, nic się nie działo. O dziwo, bo generalnie ryby się jeden na drugim spławiały. Mówię, ojciec, tam jest coś nie tak, jest poplątane albo coś, musimy to zwinąć. Mówi, dobra, wchodzimy w ponton, bierz wędkę, płyniemy. Nie będziesz zwijał, bo to jest za daleko. Płyniemy po zestaw z wędką. Mieliśmy już nowy akumulator. Tak. I słuchajcie, w połowie drogi ja zaczynam czuć, że mi coś zaczyna wybierać. Słuchajcie, ojciec nie nadąża płynąć, a ja nie nadążam kręcić. I mi wybiera żyłkę. Okazało się, że w trakcie płynięcia wziął karp. No i zrobiliśmy tak, że musieliśmy wrócić po podbierak i popłynąć po tą rybę, także no. Śmieszna kolejna sytuacja. No. Ale to też nie był jakiś żaden gigant. No. No. To teraz ja opowiem swoją taką, krótki epizod z tej całej wyprawy. Słuchajcie, jedno, kolejne branie, jedno z wielu, z tego plata wypływam i czuję, że jest większa ryba. Mówię, jest zupełnie, krzyczę do Sepka, że jest większa, jest zupełnie inna niż reszta. Zaraz wiecie. Jestem na raducie. Pływają tutaj wielkie ryby. Może nie tak wielkie jak kiedyś, ale nadal są... Jest kilka rodzynków. Se myślę, rodzynek mi się trafił. Kurde, mówię, jestem podjarany. I z takiej płytkiej wody. No i słuchajcie, podpływam, napływam na rybę, bo tam trzeba bardzo szybko uzyskać pion, bo tam jest pełno racicznicy na dnie. I dlatego żyłka musi być najbardziej do góry uniesiona, żeby po prostu nie przecięło. Słuchajcie, napływam na rybę i holuję. Kije mam bardzo miękkie, 2,5 lipsa, no zakochałem się w takich kijach, to jak zresztą większość mnie zna, to wie jak ja lubię, no po prostu. Słuchajcie, kij w pałąk, do ksepka macham rękami, że jest konkret i karp mnie holuje. Jest bezwiecznie, także pięknie się holuje i kurczę holuje. 15 minut, 20 minut. Słuchajcie, w moich wyobrażeniach mówię 15 kilo. 18 kilo, po chyba po pół godzinie mówię, jest koń, mówię, jest dwie dychy jak nic. Potem krzyczę, że ma tego największego, na no. 100%. Nie? Wtedy wiecie, krzyczę, już emocje mi się udzielają. Słuchajcie, i już go biorę na siłę, bo zacząłem, on mnie aż doholował do granicy łowiska z Andrzejem Walczakiem. I słuchajcie, nie chciałem po prostu, żeby on tam czasem się w coś wplątał, czy w markera ich, czy coś, nie? No i go zacząłem cisnąć już tak trochę mocniej. No i słuchajcie, po, ja wiem, 35 minut to mogło trwać. Oj, chyba lepiej. Może 40. Chyba lepiej, no. Ale długo, w każdym razie długo. Słuchajcie, wyskoczyła taka dycha, 11, nie wiem, no. Czy 12. Może miał taki ogon wielki. Ale miał taki ogon jak łopata. No. Jak go podrybrałem, byłem załamany. Bo w wyobraźni już... Taka wielkość ryby mi się marzyła, a tu... No ale teraz przynajmniej to pamiętasz. No, bo właśnie o to chodzi, żeby... I dlatego teraz właśnie opowiadam wam tutaj do kamery. Tak. Takie historie. No i słuchajcie, no. Słuchajcie, dni do soboty rana minęły bardzo szybko, bo żeśmy zaczęli łowić dopiero tak na poważnie od czwartku. Tak, czwartku to wiecie, co to jest do soboty, to jest myk. Gdybyśmy łowili w
takiej normalnej pogodzie od początku pewnie byśmy się może dokopali do tych większych ryb, może by się udało, a tak po prostu, ale słuchajcie, muszę jeszcze dodać, że my jako jedyni łapaliśmy regularnie ryby. No, no bo tam wiadomo, mieli pojedyncze ryby. I mieli większe ryby. Mieli większe, w ogóle myśmy na wyspie mieli chyba nawet koło 20 kilo pełnoruskiego. Tak, ale mieli pojedyncze sztuki, a myśmy mieli regularne branie, ale tej młodzieży. No. No bywa i tak, nie? No i tak się skończyła nasza historia generalnie na Raducie. Tak, słuchajcie, wróciliśmy do domu po długiej podróży, jeszcze kamień nam walnął w szybę. Koło Bukaresztu. Tak. Wielki. Taki wielki, jak kasztan. Jak kasztan. Myślałem, że wyjebie nam szybę, ale słuchajcie, w szybie zrobiła się tylko gwiazdka taka mała, słuchajcie. Wiecie, jak to jest za granicą, jak się coś rozpierdzieli, to jest kłopot, nie? Jeszcze w Bukareszcie, gdzie właśnie, tam generalnie gdzie tam... oni gadają nie wiadomo po jakiemu. No i słuchajcie, po ile myśmy jechali z powrotem? 20 parę godzin? No 20, więcej, 30 parę godzin, no. Bo jeszcze pamiętam, że powrót był już nie taki kolorowy, no. I musieliśmy się przespać. Tak. Chyba na granicy Słowacji. Tak, ale byłem mgła i to długo nie trwało. No, po godzinie mówię, jedziemy dalej, nie? Jedziemy dalej. No i, no i słuchajcie, wróciliśmy do domu i mamy co opowiadać. Dlatego ja polecam przynajmniej raz w roku albo raz na jakiś czas. My namawiamy, ja zawsze, ja to już nie, któryś raz z rzędu mówię, namawiamy wszystkich, że słuchajcie, odkładajcie sobie trochę pieniążków i róbcie raz na jakiś czas jakieś sobie fajne wyprawy ze swoim przyjacielem, czy rodzinne, no jak kto woli, nie? Ale naprawdę ja każdemu to polecam, bo naprawdę, słuchajcie, są wrażenia i są wspomnienia na całe życie. No i chyba tym miłym akcentem kończymy naszą... Widzimy się niebawem. Tak. Bo nie... Sezon, słuchajcie, się zaczyna, teraz koronawirus trochę szaleje, no ale myślę, że to, słuchajcie, no, po tych złych chwilach przyjdą lepsze. Życzymy wszystkim wspaniałego sezonu mimo wszystko. I co? Wpadajcie, bo na pewno coś się będzie nagrywać. Będzie na kanale, syn już o to zadba. Tak, dokładnie. No. Także... Mam nadzieję, że się podobało tymczasem. Trzymajcie dziękujemy, się. Że byliście i dziękujemy, że jesteście w tym roku. Sezon 2020. Zaczynamy. Uważamy za otwarty. Karpiowo, bo jesteśmy tutaj na pstrągach. Aczkolwiek, poczekajcie, powiem wam jedno. Seba dzisiaj ładnego pstrąga walnął. I naprawdę śliczna rybka i dlatego ma taką michę uśmiechniętą. O. No, także warto było przyjechać. Jutro robimy takie skromne urodziny, po prostu bez gości, bo jest koronawirus. Tymczasem. Wypijemy se drinka i będzie dobrze. Wypijemy se drinka rodzinnie jeszcze z synem. Raz. Siemanko. Siemanko. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dupę mam mokrą. O nic.